Willen jest w szpitalu. Musimy iść. Proszę, prowadź nas. Dobrze. To tutaj. Na co czekamy? Chodźmy. Ej, a ty nie idziesz? Nie, ja zostanę tutaj. No dobrze. Willen? Kto mówi? Nie bój się. Jestem Everett. Byłą strażniczką słońca. Czemu byłą? Bo na słońcu dalej toczy się wojna, na której zginęłam. Czyli jesteś już martwa? Tak. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Przez to, że teraz śnisz. Udało mi się z tobą nawiązać kontakt. Chciałam ci bardzo podziękować, że uwolniłaś nasiennik od złej mocy. Dzięki tobie jestem teraz wolna. Dziękuję, księżniczko Willen. Czyli dałam radę uwolnić nasiennik od złej mocy? Tak. Chciałabym ci powiedzieć, że masz duże wsparcie od całej Straży ze Słońca. Od twoich rodziców też. Czekaj. Potrafisz komunikować się z moimi rodzicami? Wierzą w ciebie bardzo. Chcą, żebyś po wojnie wróciła na Słońce. Jako nowa władczyni tej planety. Panienko! Chcesz, żebym zawału dostała? Proszę się uspokoić. Jest pani w szpitalu. Ja idę po pana doktora. Ała. Trochę mnie głowa boli. Jaki dziwny sen. Czy on był prawdziwy? Muszę się zapytać cioci. Ja tam w ogóle, gdzie one są? Ani cioci Patty, ani cioci Corneli, ani Zuzi. Z Zuzią muszę porozmawiać. Jak najszybciej. Willen! Jak się czujesz? Co się stało? Miałam zrobić zakupy, ale kosmitka zaatakowała z kimś nowym. Kurczę. Coraz ich więcej. Kosmitka ci to zrobiła? Nie. Jej nowy sojusznik to zrobił. Niech ja ją tylko dorwę. O, a właśnie. Ciociu. Znasz może kogoś takiego jak Everett? Skąd ty o niej wiesz? Nigdy ją na oczy nie widziałaś. Przyszła do mnie we śnie. A co ci mówiła? Że jest byłą strażniczką słońca. Zginęła na wojnie. Dziękowała, że uwolniłam jej naszyjnik od złej mocy. Dzięki temu jest teraz wolna. Czyli dzięki twojej mocy możemy uwalniać naszyjniki od złego i dodatkowo ich właścicieli. To bardzo dobrze. A co to?
O! Ten naszyjnik miał nowy super złoczyńca. Skąd on się tu wziął? Weźmiemy ten naszyjnik do domu i zobaczymy, ile złej mocy ma on teraz na sobie. Zusia, gdzie ona jest? Na podwórku, a co? Muszę z nią pogadać, jak najszybciej. Pokłóciłyście się? Nie. Chociaż w sumie to nie wiem. Jak pan doktor cię wypisze, to od razu idź porozmawiać z nią. My poczekamy na ciebie. Dobrze, dziękuję bardzo. Panna Whelan, tak? Tak, to ja. Nie miała pani jakichś tam poważnych urazów, więc myślę, że możemy dzisiaj panią wypisać. Tylko potrzebowałbym osobę dorosłą z rodziny. Która to pani? My obie jesteśmy ciociami Whelan. A, no dobrze, to proszę za mną. Zaraz wrócimy. Dobrze! Ach, już zaraz zobaczę Zuzię. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No to chwilę poczekamy. O, tu jest ławka. Chodź. Whelan, ja bardzo przepraszam. Naprawdę. Nie, nie przepraszaj mnie. Wiem, że jest ci ciężko odejść od niego i w ogóle, ale uważam, że to by była najlepsza opcja, żebyś raz na zawsze straciła z nim kontakt. Ulen, to nie jest takie łatwe. Jeśli ja się zmieniam, jestem bardziej podatna na kontrolowanie. To na razie się nie zmieniaj. Postaram się. Cały czas się staram, ale naprawdę czasami nie wychodzi. Rozumiem. A może da się coś wymyślać, żebyś już nigdy nie padła kontroli jemu? Żebyś była wolna? Nie wiem, czy jest możliwe, ale można zawsze próbować. Tylko ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Też w sumie nie wiem. Aktualnie brak mi pomysłu, ale może po prostu po lekcjach będziesz do mnie przychodzić. Myślę, że za jakiś czas na pewno coś wymyślimy. No w sumie to dobry pomysł. A w ogóle jak się czujesz? Już lepiej? Boli cię coś jeszcze? I jest okej. Trochę boli, ale już powoli przestaje. Jak straciłam przytomność, to w ogóle miałam jakiś dziwny sen. Dziewczyny! Ciotka ma dla was bardzo dobrą wiadomość. Właśnie chciałyśmy napisać ciocią usprawiedliwienie, że nie było cię w szkole, Whelan. Ale okazało się, że macie nauczanie zdalne od jutra. Podobno u was w klasie już chyba z 3 osoby są chore i dyrektorka postanowiła waszą klasę przenieść na nauczanie zdalne. Jeszcze nie miałyśmy nauczania zdalnego. Ale zapowiada się fajnie. Podobno dobra połowa uczniów woli tą wersję nauki. Tak, nauczanie zdalne jest dość ciekawym doświadczeniem, ale pomyślałyśmy z ciocią, że może chciałabyś Zuzia na ten czas zostać na noc u Whelan. Jeśli oczywiście Whelan się zgadza. O,
to jest bardzo dobry pomysł. Co ty na to? Jeśli mogę się wprosić, no to chętnie bym została. No to super, no to chodźmy do nas. Okej, no i to jest mój pokój. Na razie jest jedno łóżko, ale ciocia powiedziała, że przyniesie drugie, bo gdzieś tam w piwnicy je ma. Wow, jak to ładnie. Mogę swoje rzeczy położyć tutaj? Tak, jasne, kładź gdzie chcesz. Czuj się jak u siebie. Okej. Dziękuję bardzo. Spakowała się tylko w jedną małą torbę. A przyszła na cały tydzień. Chyba zakapturzony ją źle traktuje. Zuzia, czy to wszystkie twoje rzeczy? Tak. Wzięłam wszystko, co miałam. Za dużo ich jest? Co? Nie! Właśnie dziwię się, że ich tak mało. Niestety nie mam więcej. Zakapturzony cię tak źle traktuje? Mhm. A ile czasu już mu pomagasz? 2 lata. To długo. A co się działo przed tym wszystkim? Byłam człowiekiem. Żyłam jako normalna nastolatka. Aż w końcu mnie zabił. Co? Czyli to on spowodował całe twoje nieszczęście? Tak. Chociaż jedna pozytywna rzecz stała się przez te 2 lata. Co takiego? Poznałam ciebie. To ty dałaś mi promyk nadziei na lepsze jutro. Dzięki tobie już nie jestem samotna, pesymistyczna. Zmieniłaś całkiem moje życie po śmierci. Dziękuję ci, Willem. Cieszę się, że po tych 2 latach odnalazłaś szczęście. Naprawdę dziękuję.